Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek z serii Czy to ma sens? I słuchajcie, dzisiaj będziemy testować produkt do ust. I słuchajcie, to jest coś, czego ja nigdy w życiu jeszcze nie widziałam w żadnym takim, wiecie, standardowym sklepie typu drogeria i tak dalej. I słuchajcie, zazwyczaj jak ja myślę o produktach do ust, no to myślę o czymś w stylu zwykła pomadka, pomadka w płynie, jakiś lip tint albo, wiecie, coś w stylu topper albo zwykły błyszczyk, albo choćby i nawet coś w kredce, nie? No i wyobraźcie sobie, że producenci tym razem mnie zaskoczyli bardziej. Bo dosyć, że dopadłam coś, co jest patyczkami do malowania ust, to jeszcze czy wy widzicie te kolory? To jest po prostu sztos. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam i mam nadzieję, że to mnie zaskoczy. No i słuchajcie, żeby nie było nudno, to ja sobie tego wzięłam trochę więcej. I tutaj mam takie bardziej ludzkie kolory i tutaj mam te takie mniej ludzkie kolory. I słuchajcie, tego było o wiele, wiele więcej w różnych, przeróżnych kolorach. Pomarańczowe, niepomarańczowe, jakie byście nie chcieli. Także generalnie wybór jest po prostu huhu, jeszcze trochę. I słuchajcie, ja nie mam pojęcia, jak się to będzie sprawdzało, bo nie znalazłam za bardzo żadnych opinii ani rekomendacji na temat tych patyczków do ust. Nie było też żadnej instrukcji obsługi, za bardzo po prostu wiecie, że to jest patyczek do pomalowania ust i to jest tyle. No i słuchajcie, takie jedno opakowanie to kosztuje mniej więcej 2 zł, także słuchajcie, ja mam tutaj takich 5 i dałam za to mniej więcej 10 zł z groszami. I wiecie co, to już sprawia, że ja w tym widzę jakiś potencjał, bo nawet jeżeli nie na co dzień, to słuchajcie, na przykład na Halloween. Jak tak potrzebujecie na przykład sobie walnąć usta na niebiesko, nie? Albo na zielono, to może mieć już jakiś sens. No i ja chyba tak sobie zacznę od czegoś mniej inwazyjnego i wezmę sobie te na początek. Tutaj jest taki fiolecik z jakby ala różem, taki trochę koral to jest. I słuchajcie, tutaj jest od dołu napisane, że to trzeba pchać. I to się tak otwiera, że to niby trzeba wypchać, ale strasznie ciężko to idzie. O, no i dobra, i tak to wygląda. I te patyczki, one są jakby tylko i wyłącznie z jednej strony, także tutaj możemy sobie swobodnie złapać. I one mają tutaj różne wykończenia, tutaj jest bardziej jakby mat, tutaj jest jakby bardziej takie, wiecie, coś w stylu perły. No ja nie byłabym sobą, gdybym sobie tego nie wąchnęła, bo słuchajcie, to tak jak kupuję coś za 2 złote, no to mi się wydaje, że to będzie pachniało jak taki chiński kicz, nie? Także może to sprawdźmy. Ale nie, tak nie pachnie. I nawet bym powiedziała, że to pachnie przyjemnie. I w ogóle teraz to zauważyłam, że tutaj w środku w opakowaniu jest w ogóle lusterko, także mega duży plus. I to lusterko dosyć, że jest dość fajne, w sensie wielkościowo jest wystarczające, to ja Wam powiem, że ono jest jakościowo dobre. Naprawdę, szok. To jest, wiecie, parę patyczków z pomadką czy czymś w tym stylu i jeszcze do tego dochodzi plastik, opakowanie i jeszcze macie lusterko i to kosztuje 2 zł. Także szok. Bo ja bym w życiu nie pomyślała, że tu będzie takie fajne jakościowo lusterko, także to jest jakiś plus. Ale wracając do tego zapachu, to słuchajcie, to pachnie jak te stare kosmetyki, takie wiecie, jak jeszcze nie było jakichś tam mega palet do oczu, tylko tam jakieś pojedyncze cienie pakowane. I one były w takim jakby specyficznym, kiczowatym, plastikowym zazwyczaj opakowaniu i one miały też taki specyficzny zapach. I on był niby taki kiczowaty, ale wiecie, kurczę, to są takie te pierwsze kosmetyki, które gdzieś tam się pojawiały, wiecie, Brawo 13 i tak dalej, były dorzucane takie jakieś cienie, pomadki, błyszczyki. I do tego ma się sentyment, to właśnie tak pachnie, jak te stare kosmetyki. No ja oczywiście tutaj przed siebie przytachałam lusterko, ale wiecie co, jak mamy tutaj lusterko, to ja to sprawdzę, czy da się w tym lusterku coś zobaczyć, jak się człowiek chce pomalować. No trzeba się trochę namachać, żeby to było widać, ale daje efekt, ej, i to nie mały. I nawet Wam powiem, że mi się wydaje, że nie zużyję całego patyczka na takie jedno machnięcie ust. I nie jest to aż takie nieporęczne, jak myślałam. Myślałam, że będzie gorzej, w sensie wiecie, to nie wygląda na coś precyzyjnego, raczej na coś, co nam będzie utrudniało pracę, ale nie jest najgorzej. To jest w ogóle bardzo śliskie i takie, no z jednej strony nie topi się tak bardzo, jak jakieś niektóre takie mega pomadki nawilżające, z drugiej strony nie jest to też taka konsystencja jak zwykła tradycyjna pomadka. I słuchajcie, ja jeszcze jestem w stanie się tym pomalować, jak jeszcze do Was gadam, nie? Także naprawdę nie jest najgorzej. Ej, i kolor jest dość fajny, jest taki oczojemny, jak ja to mówię, ale naprawdę jest fajny. Ta konsystencja, to wiecie, co mi to przypomina? Taki stężały krem. I teraz, jak ja sobie tak to smaruję pod nosem, to też czuję jakby właśnie bardziej taki kremowy zapach. Nie jest najgorzej malować się do tego lusterka, ale ja sobie muszę jednak czasami zerknąć w to moje duże lusterko.
bo przy krawędziach to jednak trochę ciężko. Inaczej jak już byśmy zużyli tutaj, wiecie, resztę tych patyczków, to wtedy mamy większą, wiecie, powierzchnię tego lusterka i inaczej się na to patrzy. Ale teraz to jest trochę ciężko. No i to krycie też nie jest najgorsze. No, ej, chyba będę miło zaskoczona. O, wow. Ej, serio, wow. Za 2 zeta. Ja bym się w życiu nie spodziewała i ja nawet chyba z 1/10 tego, co jest na tym patyczku, nie wykorzystałam, nie? I czy wy widzicie to krycie? Ono jest zabójcze. I wiecie, co mi to przypomina? Przypomina mi to taką jedną pomadkę z Maybelline. Ona jest nawilżająca. I to dosyć, że jest mega podobny kolor, to jeszcze mega podobna konsystencja, tylko że wiecie, w momencie malowania to trochę jest jakby inne odczucie na ustach, ale jak już ją macie na sobie, to to jest totalnie ten sam efekt, jakbyście nałożyli zwykłą pomadkę nawilżającą, ale kolor, intensywność i w ogóle łatwość nakładania, jeszcze 2 zeta i macie w opakowaniu 2 opcje kolorystyczne i lusterko. To nie licząc tego, że to jest po prostu nietypowa forma. Szok! Wow! Serio, wow! Ej, mnie się to zaczyna podobać. I wiecie, nawet później nie ma problemu, żeby to sobie z powrotem wsadzić do opakowania. To tutaj normalnie wchodzi i nic się z tym nie dzieje. Ej, jestem w szoku. Naprawdę, ej, dosyć, że mi się podoba ten kolor, to jeszcze naprawdę on jest przyjemny na ustach. W sensie niektóre te pomadki są nawilżające, tak nawilżające, że aż po prostu... Tak jakby czujecie i to się wszystko lepi pomiędzy górną a dolną wargą, nie? A tutaj tego nie ma. To może być coś za 2 zeta z lusterkiem nietypowego, jak chcecie sobie spróbować czegoś nowego w dwukolorowej, jeszcze mało tego wersji. I jeszcze mało tego może się okazać sztosem. Ale słuchajcie, żeby nie było tak łatwo i korzystając przy okazji z sytuacji, że ja tutaj mam szklankę wody ze sobą, to będziemy sprawdzać, jak bardzo się ta pomadka odbija. A tak wygląda szklanka po tym, jak się napiłam i wiecie co, ja naprawdę mam nie jedną pomadkę, która jest droższa i niby ma być lepsza jakościowo i wiecie, zachwalana jest nie wiadomo jak i tak dalej, a uwierzcie mi, że napiję się tylko raz i już nie mam połowy na ustach i te usta wyglądają jak do poprawki. A tutaj ja się napiłam i nic się nie wydarzyło. Tutaj się prawie nic nie odbiło, a tutaj prawie nic nie zeszło. Ja jestem w szoku. Korzystając z okazji, że mam teraz cudowną wymówkę, że przecież trzeba sprawdzić jakość pomadki, nie? To się przynajmniej chipsów nażrzem. Nie powiem wam, jakie jem chipsy, bo nie będę nic reklamować, dopóki mi nie zapłacą. Ciężkie życie youtubera. Ja tu się dla was poświęcam. Później tyłek rośnie. I ja już wam mogę powiedzieć, że jak dla mnie te patyczki do malowania mają duży sens. Posłuchajcie, jest jakaś szansa na to, że jakaś marka, która produkuje chipsy, się do mnie odezwie i chociaż mi powie, masz tu nasze chipsy i je jedz na antenie, jak se nagrywasz i testujesz pomadki. Może tak być? Moi drodzy, no i czego ja mogę chcieć więcej, skoro obżarłam się przed chwilą chipsami, popiłam wodą, a ta pomadka nadal wygląda dobrze i w ogóle mam wrażenie, że ona jest jakby wodoodporna. W sensie ona się trochę ściera w momencie, kiedy wiecie, gdzieś tam mechanicznie o nią zahaczamy, ale jak na przykład piję wodę, to ona jest w ogóle nie do ruszenia, tak jakby ona na sobie miała taką powłokę. I wydaje mi się, że ona będzie wodoodporna i że przez to właśnie tak długo musiałam nią machać, żeby w ogóle wydobyć jakiś kolor na ustach. Ale dzięki temu, że ona ma taką specyficzną formułę, to ona się teraz mega dobrze trzyma. Pierwsza wersja kolorystyczna okazała się totalnie sztosem, wam powiem. Także sprawdźmy sobie tą drugą, fioletową. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja już się do dużego lusterka pomaluję. O, wow, jakie to jest ładne! W sensie, wiecie, no ja rozumiem, nie na co dzień taki kolor, ale wow, podoba mi się to. Czy wy to widzicie? Jaki ten kolor jest przecudowny. No ja nie wiem jak dla was, ale dla mnie ten kolor jest prześliczny. Czy wy widzicie, jak on się błyszczy? No cudo! Jezu, to jest taka jakby tafla. I słuchajcie, nie mogłam do was pogadać, jak się malowałam tym patyczkiem akurat, bo... Ta konsystencja jest trochę inna i ta konsystencja już sprawia, że po pomalowaniu mi zjeżdża to wszystko na po prostu zęby, także no ten kolor się osiada na zębach. Plus jeszcze to, że to jest bardziej jakby coś przypominające, coś pomiędzy błyszczykiem a pomadką, coś w ten deseń. Takie jest jakby bardziej transparentne, trzeba się bardziej namachać, żeby uzyskać tym takie krycie, jakie ja mam w tym momencie i jakby jest bardziej śliskie takie.
Ciężko jest tym, wiecie, równomiernie rozłożyć kolor na ustach, ale to jest do zrobienia, tylko trzeba trochę pomachać i wiecie, po prostu trochę nad tym popracować i to jest tyle. I tak, ja wiem, to już nie jest kolor dla każdego, natomiast dla mnie na przykład jest. Ja bym z nim normalnie wyszła na ulicę i czułabym się nadal dobrze, bo po prostu podoba mi się ten kolor. Znaczy, okej, nie wyszłabym w zielonym czy w niebieskim, to fakt, ale fiolety dla mnie nadal okej. Ale słuchajcie, wracając do tematu, to ja uważam, że to jest dobra opcja, jak na przykład chcecie zobaczyć, jak wyglądacie w nowym kolorze i nie konkretnie chcecie kupować, wiecie, nową pomadkę za 20 zł z, nie wiem, Maybelline czy z czegokolwiek, bo albo Wam będzie zalegała i nie będzie komu oddać, bo kolor nie taki, albo po prostu się okaże, że wydacie 20 zł bez sensu, bo pamiętajcie, że takie pudełeczko tych pomadek to kosztuje 2,19 bodajże, jakoś tak, i macie dwa kolory w środku, także można szaleć. I słuchajcie, magia, bo tak się robi matową pomadkę z błyszczącej pomadki. Bierzecie kawałek papierka i odbijacie to, co macie błyszczące. Ale tutaj nie o tym, tutaj chciałam po prostu sprawdzić, jak zachowa się ten pigment, który zostanie na wardze. Czy on będzie, czy go nie będzie, czy on po prostu się fajnie wtopił w te usta, czy nie. I tak, on się fajnie wtopił w te usta i nie ma tutaj żadnych plam, żadnych dziur. Można spokojnie sobie z tych pomadek robić pomadki takie matowe, wiecie, i po prostu macie mniejszy, lżejszy, intensywny odcień fioletu. Nadal wyglądający fajnie, tylko po prostu jest matowy. No tutaj nadal widzicie w kamerze, że mi się światło odbija, no bo on ma po prostu ten kolorek w sobie mega dużo takich srebrnych, bym chyba powiedziała. Tak to raczej będą srebrne drobinki, nie takie czysto fioletowe. I tak sobie myślę, wiecie, że jeżeli chodzi o jakość tych pomadek, to już chyba wszystko wiemy, bo wydaje mi się, że wszystkie te pomadki będą jakościowo tak samo dobre. Natomiast jeżeli chodzi o kolory, to ja ich tutaj mam jeszcze do sprawdzenia chyba z 8. Więc postanowiłam, że nie będziemy sobie sprawdzać wszystkich. Ja sobie wezmę po prostu te, które najbardziej mnie interesują i polecimy sobie z tą zielenią. I to jest taka delikatna zieleń, to nie wygląda inwazyjnie, ale ciekawe jak to będzie wyglądało na ustach. Ojej, to się jakby w ogóle nie transferuje? A nie, coś tam zaczyna być widać, okej. Takie trochę usta zombie się robią, nie? I w ogóle nie fajnie się to rozprowadza, to ma jakby taką ciężką konsystencję, tak jak tamte poprzednie, że trzeba się namachać, żeby to przetransferować. Ale tutaj jest sam taki jakby błysk, więc trzeba się jeszcze bardziej namachać, żeby to przetransferować. No wiecie, całkiem spoko, nie? Jakbym tak chciała wyjść na Halloween, to jest to dobra alternatywa, bo to raczej ani kolor na imprezę, ani nie wiadomo gdzie. A to już naprawdę nie wygląda korzystnie na ustach. W sensie powiem Wam, że to w ogóle wygląda jak toper. To jest sam błysk, sam bez żadnego koloru. To jest jakby zielone holo po prostu wsadzone w ten patyczek. I to może mieć sens, ale nie tak o. To może mieć sens, jak chcecie na przykład zrobić taki, wiecie, makijaż artystyczny, albo na przykład macie coś w stylu takiej na przykład matowej, zielonej pomadki i ona ma mega intensywny kolor i na przykład na to chcecie nałożyć taki błysk, który też jest zielony. Albo na przykład połączyć to z czymś innym matowym, żeby dodać błysku. I może wyjść coś fajnego i ciekawego, ale to raczej bardziej przy takich makijażach artystycznych. Ale jakościowo nadal to jest fajne, bo wiecie, to nie jest produkt, który ma ten taki pigment, taki wiecie, bazowy w sobie. To jest sam błysk, jakby same takie drobinki holo. I jak na takie tylko i wyłącznie holo, to ma mega dobre krycie. Bo niektóre holo to mają takie średnie krycie i naprawdę wiecie, no musicie się namachać, żeby to holo było widać, a tutaj to holo jest i tak, ja też się tym namachałam oczywiście, ale uzyskałam taki, a nie inny efekt, a w niektórych takich toperach nawet czegoś takiego nie uzyskacie. No i dobra, to z tych, co mnie jeszcze fascynują, został ten niebieski i myślę, że to będzie to samo, tylko że w kolorze niebieskiego holo. I tak, ja już widzę, że to jest w kolorze niebieskiego holo i nawet jakby się trochę odbija na fiolet, bym powiedziała. No to holo mi się bardziej podoba, bo ja generalnie nie lubię zieleni. Także ten holo do mnie bardziej przemawia. No i tak, to jest po prostu totalne holo, tylko że o dobrym kryciu i to dlatego wygląda tak trupio i przerażająco. Bo wiecie, musiałabym tego dać odrobinę na jakiś inny kolor, żeby to było ładne holo. Bo jak daję tego taką ilość, to się robi taka naprawdę mega nie do przeżycia tafla. No chyba, że wiecie, chcecie na przykład zrobić makijaż na
gniejącą pannę młodą, nie? To wtedy może Wam się przydać, nie? No tak na co dzień może być trochę ciężko. I nie chciałam tak naprawdę testować już więcej, ale tak sobie pomyślałam, że przetestuję jeszcze te. Bo słuchajcie, te kolorki są takie jasne, nie są jakby takie, wiecie, szalone, tak to nazwijmy. I nie wiem, czy one będą bardziej takie w kategorii holo, czy one będą bardziej w kategorii takiego zwykłego, wiecie, jak te pierwsze pomadki. Ojej, jakie śliczne. Podoba mi się ten błysk. No, ładne. Bardzo ładne. Taki nudziakowy błysk. Przecudny jest ten kolor. Czy wy to w ogóle widzicie, jak to się błyszczy? No piękne to jest, naprawdę, mnie się to mega podoba. Ja wiem, że nie każdy lubi takie kolory i jeszcze w takim błysku, ale ja naprawdę uwielbiam coś takiego. No mega piękny kolor i mega, mega fajny błysk. Mega mi się to podoba. I wiecie co, zaraz sobie sprawdzimy, jak to będzie wyglądało w wersji matowej. I tak to wygląda po odbiciu. Ja Wam powiem, że ten akurat kolor ma w sobie tyle drobinek, jest tak błyszczący, nie sam w sobie, jeżeli chodzi o kolor, ale o te drobinki, jakie on ma, no, że po prostu nawet po odbiciu nie jesteśmy w stanie im uzyskać matu. To wygląda bardzo ładnie, ale wiecie, to są już takie drobinki, które mega się nam przyklejają do ust i one są takie, wiecie, wręcz wtopione w tą skórę i to sprawia, że po starciu mniej więcej tak powinna ta pomadka wyglądać. I mega do mnie przemawiają te pomadki, bo one nawet po starciu zaczynają wyglądać dobrze, szczególnie jak jeszcze widzicie, o, jest taki kolor, albo jak na przykład ta pierwsza w takim tym koralu, coś takiego, taki rose to trochę był, coś takiego, no to one nadal wyglądają dobrze, w sensie, wiecie, no to widać, że to jest delikatnie gdzieś tam troszeczkę starte przy brzegu, ale dalej to się trzyma super wow i wygląda mega dobrze. Ja jestem mega zaskoczona, no tam jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o te takie mega szalone kolory typu zielony i ten niebieski, to jest to takie totalne holo, taki toper bym powiedziała. To jest już wiecie takie czyste szaleństwo i myślę, że producent to wiedział, że nikt nie będzie raczej sobie kupował tego, żeby naprawdę mieć niebieskie usta. Więc słuchajcie, to jest taka opcja, żeby sobie trochę poszaleć, ale jeżeli chodzi o resztę, to mega fajna opcja na co dzień, naprawdę, mega mi się to podoba. I super wyszedł ten fioletowy, który mega dał się fajnie zrobić, taki na matowy, z fajnym wykończeniem, z tymi drobinkami takiego srebra w środku. No ślicznie to wygląda, no tutaj to jest takie bardziej holo wykończenie, bym powiedziała. Także wykończeń macie od groma, kolorów macie od groma. Ja Wam oczywiście wszystko podlinkuję na dole, żebyście mogli sobie wybrać, co chcecie dla siebie, bo wybór po prostu jest nieziemski, producent to tam ma jeszcze trochę. I słuchajcie, za 2,19 jak za darmo, także szalejcie.